Minęła 12. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Zamieszki w Wielkiej Brytanii, które wybuchły po zabójstwie trzech dziewczynek w Southport, rozszerzają się na kolejne miasta. Demonstracje przeradzają się w antyislamski i antyimigrancki protest, a wznoszone hasła brzmią jednoznacznie: już dość, ratujmy nasze dzieci. Eksperci zwracają uwagę, że w Brytyjczykach od lat rośnie gniew z powodu masowego napływu imigrantów, którzy są coraz bardziej niebezpieczni. W Stoke-on-Trent jest nasz reporter Michał Gwardyński. Michale, jak obecnie wygląda sytuacja w mieście? Dzień dobry Państwu. Stoke powoli wraca do życia po tych dramatycznych scenach, które mogliśmy zaobserwować przed dwoma dniami. Przedwczoraj doszło do takiej kulminacji. Masowe protesty miały miejsce w Stoke i równolegle liczna mniejszość muzułmańska też zorganizowała się i chodziła po mieście, no właśnie, wyposażona w taką broń białą jak maczety, kije bejsbolowe, siekiery, czekany czy noże. Doszło do konfrontacji tych dwóch grup, doszło do eskalacji sytuacji, doszło do zamieszek w Stoke pod City Hall. W wyniku całej tej sytuacji, w wyniku tych zdarzeń ucierpiały dwie osoby, które zostały poszkodowane na skutek uderzenia tępym narzędziem, jakim jest młotek. Sprawcami były osoby, które pochodzą właśnie z tej społeczności, z tej wspólnoty muzułmańskiej. Z informacji, które udało nam się pozyskać, te osoby nie zostały aresztowane, nie zostały w ogóle zidentyfikowane. Natomiast już od dzisiaj, od wczesnych godzin porannych, trwa zmasowana akcja policji, wymierzona, no, jak to się w brytyjskich mediach przejęło, w osoby, które biorą udział w tych tak zwanych far right protests. I doszło dzisiaj między innymi w Sunderland do dwóch takich aresztowań, które mają charakter medialny. Policja w asyście kamer weszła do mieszkań jednej z kobiet, która brała udział w protestach. Rzeczywiście te protesty, które momentami przeradzają się w zamieszki, one rozlały się na całą Wielką Brytanię, Manchester, Bristol, wczoraj między innymi Middlesbrough, Sheffield. To są naprawdę jedne z wielu miast, w których ma to miejsce. Te zamieszki, one wybuchają no, punktowo, sytuacja jest rozwojowa, sytuacja jest dynamiczna, tak naprawdę nie wiemy, co przyniosą najbliższe godziny. Jak Państwu mówiłem, przedwczoraj miały miejsce zmasowane protesty, a także konfrontacja, co za tym idzie, tej grupy muzułmańskiej ze społecznością, która protestowała w Stoke. Dzisiaj w Stoke Państwo widzą doskonale, jest spokojnie, Stoke wraca do życia, chociaż, co warto podkreślić, wielu kupców, wielu właścicieli restauracji, barów, sklepików zdecydowało się na to, aby zamknąć swój lokalny biznes na czas nieokreślony. Jeszcze ten ruch no, w zakresie handlowym jest wstrzymany. Wiele osób również obawia się właśnie o zniszczenia witryn sklepowych, o jakieś rabunki, kradzieże, co też bardzo często na Wyspach Brytyjskich towarzyszy tym zmasowanym protestom i zamieszkom, więc Stoke powoli wraca do życia, natomiast cały czas lokalni przedsiębiorcy obawiają się o swoje biznesy i one nadal w dużej mierze w mieście pozostają zamknięte. Dziękuję bardzo, Michale. Michał Gwardyński jest w Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii. Tymczasem ostatnio również w Polsce zaczynamy odczuwać dotkliwie skutki migracji. Sąd zdecydował o areszcie dla kilku migrantów ze względu na podejrzenie o zbiorowy gwałt na 20-letniej kobiecie. Mężczyźni zostali zatrzymani w okolicach Warszawy. O 3-miesięcznych aresztach dla obcokrajowców zdecydował Sąd Rejonowy w Pruszkowie. Szósty z zatrzymanych i kierowca został objęty dozorem policyjnym. 20-letnia kobieta w ubiegły weekend bawiła się w jednym ze stołecznych klubów. Po wyjściu z lokalu wsiadła do samochodu z nieznanym jej wcześniej mężczyzną, przedstawiającym się jako obywatel Hiszpanii. W pojeździe straciła przytomność. Ocknęła się pod Warszawą. W tym samym samochodzie znajdowało się 6 mężczyzn. Jak zeznała, uciekła, wykorzystując chwilę nieuwagi oprawców. Została znaleziona na jednym z przystanków przez kierowcę autobusu, który zawiadomił pogotowie i policję. Za gwałt obcokrajowcom grozi do 20 lat pozbawienia wolności. W
Ankarze doszło niedawno do wymiany więźniów między Rosją a Zachodem. Niestety rząd Donalda Tuska nie wynegocjował, aby w ramach wymiany uwolniono Polaków. Wcześniej o wypuszczenie jednego z naszych rodaków dopominał się rząd Mateusza Morawieckiego. Sprawę oddania jednego z największych rosyjskich szpiegów w programie Michał Rachoń Jedziemy skomentował europoseł Maciej Wąsik. Mamy co najmniej dwóch ludzi, o których Polska powinna się upominać. Przede wszystkim o Andrzeja Poczobuta, który dostał wyrok 8 lat więzienia, a także o jeszcze jedną osobę, przedsiębiorcę, który został skazany na 12 lat więzienia, którego Putin podejrzewał, że pracował z polskim wywiadem. I będący, posiadający kartę Polaka. Tak jest, posiadający kartę Polaka. I to są osoby, o których państwo polskie powinno się upomnieć. Mariusz Kamiński osobiście rozmawiał z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, z panem Brzezińskim na ten temat i postawił taki warunek, że oczekujemy, żeby Polska też osiągnęła korzyść, czyli no, ta karta Rubcowa była mocną kartą, to był as stali Putina i można było za nią naprawdę bardzo dużo uzyskać. To był człowiek, który nie działał tylko w Polsce, ale działał tylko w Europie. Docierał do bardzo wysokich elit politycznych, bardzo kontrowersyjne metody stosował, a wiemy na pewno, że po prostu meldunki z tych różnych spotkań, z wejść w różne środowiska wysyłał bezpośrednio do GRU. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą no, potwierdził to Putin, przyjmując go i żądając jego wymiany. Myślę, że to był jeden z najcenniejszych szpiegów Putina, który był w rękach Zachodu. A teraz Podlasie, gdzie doszło do bulwersujących aktów wandalizmu i profanacji. Figurze Matki Boskiej stojącej pod krzyżem we wsi Kościółki obcięto ręce i wydłubano oczy. We wsi Izbiszcze zniszczono betonowy krzyż z figurą Jezusa. O sprawie mówił dla nas poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Są to bardzo bulwersujące akty profanacji i wandalizmu, dlatego że w okolicznych miejscowościach wokół Białegostoku, przede wszystkim w gminie Chorosz, dochodzi do niszczenia kapliczek, niszczenia krzyży. Ja kiedy tam pojechałem, rozmawiałem z mieszkańcami, nawet twierdzili, że podobno są flagi polskie niszczone. Także ciężko tu przewidywać, że jest to zwykły wandalizm. Raczej jest to celowa akcja mająca na celu profanowanie naszych najświętszych wartości. Zapewne mieszkańcy podejrzewają kogoś przyjezdnego, bo nie sądzę, żeby ktoś, to pochodzi z ich miejscowości, bardzo pobożnych, patriotycznych, mógł tego typu rzeczy robić, no musiałby chyba totalnie zwariować. Natomiast absolutnie również podejrzewają mieszkańcy, że jest to osoba, która została zainfekowana tą propagandą skrajnie lewicową, która na co dzień szczuje na Kościół, szczuje na chrześcijaństwo, na polskie wartości. Pamiętamy również, jak politycy Platformy Obywatelskiej mówili o tym, że należy opiłować katolików, no a przecież główna twarz Platformy, czyli pan Rafał Trzaskowski, dzisiaj ściąga krzyże w warszawskich urzędach. Także to wszystko zbiega się z tym, że niestety jest teraz taka nakręcana fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Ja oczywiście będę monitorował tę sprawę, zwróciłem się bezpośrednio z pismem do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, do pana komendanta, z prośbą, aby tę sprawę potraktował priorytetowo, z taką informacją, że będę się tej sprawie oczywiście przyglądał, jakie są efekty działań służb w tej sprawie, bo mam nadzieję, że tutaj państwo polskie stanie na wysokości zadania, będzie umiało zatrzymać sprawcę bądź sprawców tych haniebnych ataków. No i tutaj warto, żeby również prokuratura, która jak wiemy zajmuje się głównie ściganiem dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, także pokazała, że stać ją na coś więcej i właśnie zatrzymała ludzi, którzy no, siedzą prawdziwą nienawiść w Polsce. Ministerstwo Finansów szuka oszczędności, ale nie tam, gdzie trzeba. Budżet parlamentu jest napompowany do granic przyzwoitości. W przyszłym roku utrzymanie Senatu ma kosztować podatnika blisko połowę więcej niż w tym roku. Kancelaria Senatu tak dużych pieniędzy na swoje utrzymanie nie potrzebowała jeszcze nigdy w historii. W ciągu pół roku, od 13 grudnia do 10 czerwca, prace w kancelarii premiera Donalda Tuska dostało 95 pracowników. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Oczywiście dla większości Polaków. Są dla swoich. Budżet Senatu w przyszłym roku ma zbliżyć się do 270 milionów złotych. To niemal o połowę więcej w porównaniu do tego roku. Kancelaria Izby Wyższej należy do tak zwanych świętych krów, które same planują swoje budżety.
Rozpasanie również w Sejmie. Na rekord chce iść także Izba Niższa. W projekcie budżetu Sejmu na przyszły rok przygotowanym przez służby marszałka Szymona Hołowni zapisano niemal 850 milionów złotych. To z kolei o 11% więcej niż przewiduje plan na ten rok. W sumie w przyszłym roku Polacy na utrzymanie parlamentarzystów mogą wydać ponad miliard złotych. Rząd sięgnie za to głębiej do kieszeni Polaków. Pomysłem jest m.in. podwyżka akcyzy na papierosy, która ma rosnąć co najmniej do 2027 roku. W tym czasie cena paczki papierosów będzie rosła o około 3 zł rocznie. Jeszcze więcej będzie kosztować tytoń. Tutaj każdego roku cena 50-gramowego opakowania pójdzie w górę o około 8 zł. Wzrosną także ceny wkładów tytoniowych i olejków do e-papierosów. Ministerstwo Finansów uzasadnia, że ceny wzrosną, ponieważ rosną zarobki Polaków. Obok palaczy powodów do radości nie mają także emeryci i renciści. Rząd zdecydował, że przyszłoroczna waloryzacja świadczeń będzie na najniższym możliwym poziomie. Według prognoz najniższa emerytura wzrośnie o niewiele ponad 120 zł brutto. To o ponad 72 zł mniej od ostatniej waloryzacji. Rząd mógłby podjąć decyzję o waloryzacji procentowo-kwotowej. Wówczas otrzymujący najniższe świadczenia mogliby liczyć na większą podwyżkę. Na taki krok rządzący jednak nie zdecydowali się w tym roku i podobnie ma być w przyszłym. O kondycji finansowej Polski pod rządami koalicji 13 grudnia mówili politycy w programie po 9. Panika na giełdach. Swoje źródło ma ona w ogromnych spadkach indeksów w regionie Azji i Pacyfiku. Takiej wyprzedaży na tokijskiej giełdzie nie było od 1987 roku. Kluczowy indeks spadł o prawie 14%. Od rana traci także najważniejszy warszawski indeks WIG20. Aż o 13,5% spadł główny indeks tokijskiej giełdy Nikkei. Ostre spadki zaliczyły też japońskie banki. Formację wodospadu na wykresach widać także na giełdzie w Seulu, która straciła prawie 9%. Co ciekawe, chińskie indeksy straciły relatywnie niewiele, około 1,5%. Spadki rozlały się też na Europę. Niemiecki DAX straci 2%, francuski CSE 40, europejski indeks kluczowych spółek Euro Stoxx 50. Poważne spadki dotyczą giełdy w Turcji, gdzie indeks BIST 100 traci 5%. Warszawski WIG to już spadki ponad 3%. W zgodnej opinii analityków to reakcja na obawy o recesję w USA i możliwe opóźnienia rezerwy federalnej w obniżaniu stóp procentowych. Niepewność ekonomiczna i napięcia geopolityczne między Izraelem a Iranem zwiększają presję na inwestorów, co doprowadziło do gwałtownych ruchów na rynkach. Telewizja Republika trzyma rękę na pulsie. Na bieżąco sprawdzamy, co dzieje się między Iranem a Izraelem. Dlatego jeśli tylko dojdzie do zaostrzenia sytuacji w tym regionie, będziemy Państwa informować o tym w specjalnym wydaniu.